Siemanko wszystkim. W końcu nadszedł moment, że mogę nagrać coś kreatywnego, bo jak wiadomo jest zima i ciężko w ogóle o nagrywanie. Ale idę na skatepark, już się ubrałem porządnie, cieplutko, w wdzianko narciarskie, więc powinno być spoko, bo jest zimno dzisiaj, ale to inna sprawa. Idę po prostu na skatepark, wszystko wam tam powiem. Pewnie już i tak wiecie z tytułu miniaturki, co się święci. Ale no, po prostu widzimy się tam. Dobra. A więc jestem na skejcie. Jest minus 7 stopni, jest śnieg. Postanowiłem z niego skorzystać, póki jeszcze jest, bo tak jakby w ostatnie lata go w ogóle za bardzo nie było. Więc zebrałem na przykład pana Loczka, który w tym momencie nagrywa. Nie wiem, czy chce się pokazać, może się później pokaże. On wziął swój sprzęcior, czyli jakąś taką dechę. Za to ja, z tego co tak jak mówiłem, pewnie wiecie z tytułu, wziąłem dirt scoota i szedłem z dirt scootem i z łopatą do odśnieżania. Tak normalnie przez ulicę miasta. Domyślam się, że dziwnie to wyglądało. Ale cóż, no, czego się nie robi dla pojeżdżenia dirt scootem na śniegu, prawda? Dlatego postanowiłem, że to odśnieżę na początku, bo chyba będzie ciężko zjeżdżać i potem coś ogarniemy. Jest, przyszedł trzeci, opatulony na maksa. Co prawda, ledwo cię widać, ale teraz cię widać. A tu leci pan Loczek z deską. Dawaj. To się źle skończy. Gleba. Nie, teraz poleciał lepiej. Proszę bardzo, ty od razu możesz stanąć. Witam vlog. O Jezus, jak ja dawno tego w rękach nie trzymałem. No kuźwa, teraz jak trząsłeś, to teraz będziesz trząść razy 4. Chociaż nie wiem. Zimno. Chyba, że się to zniweluje, wiesz. Fale się nałożą. O kurcze, dobra, będzie dobrze. Przynajmniej spróbujemy. Albo trzeba odśnieżyć jeszcze bardziej, albo faktycznie coś wymyślić. Chodź, patrz. To no będzie dobre. Czekaj, bo się nie ślizga coś. Nie, to dużo śniegu. Oj, rip, łożyska będą, tak mi się wydaje, wiesz? Łożyska w czymś takim to nie szkoda. O. Ten grip tape tutaj już jest tak mokry, że się nic nie trzyma. No już jest oblodzony pewnie, nie? Trzeba prędkości zdecydowanie. Ciekawi mnie reakcja ludzi, jak widzi trzech debili. Jeden nagrywa, dwóch se jeździ po śniegu. Jeden na hulajnodze, drugi na jakiejś plastikowej desce. My się nie przejmujemy ludźmi, my się dobrze bawimy. Niczym LGBT. Dotknęli się. No i wiem. Ja się boję. Hey. Nagrywaj, rozpoczynamy zabawę. Co się dzieje? Nagrywaj. Tam jest lądowanie, prawda? Ja tam widzę lądowanie jak nic. Tylko... O nie! Jak się poślizgniesz, to będziesz miał detka, wiesz? Robi! Jest! Jest dobrze. Ej, ale... Ja przeciąłem stąd, tak? No. To jest... To ma 2 metry. Fajnie. Nie powiem. Mam chrapkę teraz na backflipa dzięki temu. Oj, nie polecam. Polecam. Ej, tu jest dobry grip. Natomiast... O! Czekaj. Nie jest ślisko, tylko żebym tego nie złamał. To jest zamrożone. Podlodzone, no właśnie. Jak się nie przełamie, będzie chore. Co? Uwielbiam ten śnieg. Ja myślę, że musimy tu przechodzić częściej. Jakby jak jest śnieg. Zjedź! Znaczy to ma sens, tylko... Ja
Da się, tylko jest znowu to samo, czyli że śnieg podkopuje deskę. Dobra, dobra, jest dobrze. Było! Mamy to, dobra. Tailwind. Na śniegu? Jest! To jest dobre. Lądujemy. A. Było. Nie. Trzeba wylądować, no nie ma co. Myślę tak z 50 prób, no nie? I będzie. A słyszałem taki ładny taki ting. Prawdopodobnie amulet. Jak tam grip tape? No. Można na nim jeździć na łyżwach, do lodowisko. Też to dalej jest ten znak. Jest? Jest. Dobra, zaliczamy, bo to przez grip tape. Tam mamy gościa. Pracuje bardzo dobrze. Spokojnie. Robisz to jako wolontariat. Dokładnie. To jest ewidentnie większe i cięższe od niego. To, żeś zjechał. Patrzcie, jak nie umiecie oli na desce, to tutaj jest taki wspaniały sznureczek, który wam może pomóc. Więc wystarczy go pociągnąć odpowiednio. No. I to było dobre. Jakiegoś klipa to już pewnie jest ciężej. No nie, bo... Idziemy na wielką górę. To jest bezpieczne na pewno. Tak! Dawaj! Nie ma takiej opcji, opy. Nie, zaczynamy od mniejszej góry. Teraz wypulaj nogę. Bezpieczniejszego nam. No! Powrotem tam. Kto lubi śnieg, pisze w komentarzu 1, 2, 3. I Simba będzie serduszkował. Teraz commitment i jedziemy. I tak to miało wyglądać już na początku. Kuba, pierwsza. First tee. No, tu nie było montażu żadnego. Będzie niebezpieczne jest to, że mam to wsadzić. O, cholera. Ja tu widzę Wojcia na Janesie. Ej, bo masz dwie kreski bateria. No to jeszcze kupa czasu. Gotowy Simba, nagrywamy. I coś lepiej spadnie. Yeah! Dobra. Widziałeś tego manuala? Ej, nie nagrałem, serio. Oh, gee. Here we go again. Trzeba przyznać, że to jest najfajniejsza rzecz, jaką zrobiłem z dirtową hulajnogą. Jakby poszedłbym gdzieś na dirtowe hopy, ale nie miałem gdzie jakby, żeby pojechać, to już bym wziął jak już to rower. Nie... Wow. Ten już zamarza, przynajmniej jak zamarznie, to nie będzie trząść kamerą, bo będzie stać w miejscu. Simba, powiedz prawdę, że nagrywasz dla pieniędzy. Jakbym nagrywał dla pieniędzy, to bym nie robił za cholerę hulajnogi. A co byś robił? Grody. No pewnie tak. Ja zamierzam w Forze nagrywać gameplay. No to mówię ci, Simba the Freestyle, który się patrzy na mnie jak na debila, bo stoję z kamerą. Trzeba wymyślić jakiś kolejny pomysł. 10 tysięcy na Instagramie. Bo mi się skończyły. Miał pewnie z 2 minuty, więc trzeba zrobić przynajmniej 3. Dobra. Tak. Dobra. No, sketchy, tu się nie da zrobić nic innego, lepszego. Więc zaliczamy. Mhm. To jest Wojcio, człowiek, który, dzięki któremu... Nie, tego nie patrzcie. To jest człowiek, dzięki któremu mam kierownicę przyciętą. On mi to załatwił, on mi przyciął. Dziękuję bardzo, Wojcio. Nie mam. Instagramek będzie gdzieś pod tobą. Się należy. Pod tobą może też będzie Instagramek. Pod tamtym ziomkiem może. A tamten gdzieś spieprzył, to nie zasługuje. Drodzy Państwo, tu jest piramida, którą normalnie się przelatuje, a teraz można się bardzo fajnie prześlizgiwać. Wymyśliliśmy świetne przejścia przez piramidę, dlatego zaraz wam zaprezentujemy, jak się bardzo dobrze bawić na takim śniegu. Nie zwracajcie uwagi na gościa z tyłu, który kopie nie wiadomo czemu, bo chce być wypromowany.
ale to jest inna sprawa. Ja mam kliszkę na rękach też. Dobra, będzie dobrze. Jeszcze raz. Zarąbista sprawa. Nie. Nie. Postanowiłem mieć chętkę na kolejne salto, bo jest tak miękkie lądowanie, że można robić dosłownie wszystko. No właśnie wiem, a nie mam rozpędu dobrego, ale... Wiem, rozpędy jest to. Nie. Jedziemy na wyższy poziom. Podobał mi się ten side flip stąd, więc teraz z flyboxa, który jest wyższy. Co prawda to jest taka wysokość, może trochę ponad metr, więc nic specjalnego. Ale na śniegu jest ciekawie i jest fajna zabawa. Trzeba wymyślić coś jeszcze, zdecydowanie. Osuń się. Proszę bardzo, leży tu regulamin skateparku, nie wiadomo czemu leży, ale leży. Punkt trzeci, zakaz użytkowania elementów obiektu, gdy są mokre lub oblodzone. Czy wy widzicie gdzieś tu lód? Nie. Nie, nie, nie. Śnieg? Nie jest mokre. Mokro? Nie, żadne mokro. No co wy panowie? Kto w ogóle by pomyślał, żeby na skateparku, kiedy jest śnieg, to byłby lód? No nie, no. My jakby korzystamy z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i jakby przestrzegamy regulaminu w tym momencie. Dobra, przyszła pora na ostatni skok, najtrudniejszy, czyli z najwyższej rampy tutaj. A mianowicie water, który ma tak z 1,50 m w sumie, bo ja mam z 1,75 m, a jest trochę niżej niż ja, więc włażę tam i skaczemy. Ready? Dawaj. Okay. No się mądrze. One more. Trzeba stawić. Oj. O. No bo dobre. O. Ale to jest świetne. Okej, okay, pobawiliśmy się trochę. Trochę było hulajnogi, trochę reszty rzeczy na skateparku podczas śniegu. Więc trzeba używać rąk, żeby było ciekawiej, tak? Robi się już powoli ciemno, więc będziemy się zbierać. Dlatego dzięki za oglądanie. Robi się już powoli ciemno, dlatego... Kuźwa! A to ja nic nie robię. To lączy. Ej, tak samo jak ogrodnik robił skuterczeka. Nie, ja robię to lepiej. To tyle było na klipu, pora nie. Na klipu. To by było tyle na części. To by było tyle na tyle na części. To by było na tyle i kończymy. I po prostu dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie, może za tydzień, może nie. Zależy, czy coś nagram, czy będzie co nagrać. A teraz dzięki za oglądanie i narka.